Czy pan wierzy w taką refleksję, która sprawi, że coś się zmieni? Ja myślę, że jest nawiązuje do tego, że byliście dzisiaj. Jest czas żałoby. Te zadawania sobie pytania, odpowiedzialność. A pana pytanie czas na dziś jest jakie? Pozwolisz, że dokończę. Czas zadawania sobie pytania, odpowiedzialność o to, co można było zrobić lepiej, czy zostały popełnione jakieś błędy. To nie jest czas żałoby. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mi się wydaje, że warto, żebyśmy porozmawiali o tym, faktycznie ile w polskiej debacie publicznej pojawiło się nienawiści. Takiej nienawiści, w której normalne stało się to, że ktoś komuś życzy śmierci. Takiej nienawiści, w której normalne stało się że to, że politycy są adresatami gróźb i przyjęliśmy, że to jest okej. Okay. Że to jest coś, co jest, na co politycy powinny być przygotowani, jak to pani przed chwilą mówiła, mieć twardą skórę. Myślę sobie, że to jest poważny kłopot, ale kiedy dzisiaj zadajemy sobie pytanie, moim zdaniem chyba jednak coś wcześniej, ale jeśli już je zadajemy, to zadawajmy sobie zawsze w pierwszej osobie liczby mnogiej. Co myśmy zrobili źle. Czy co ja zrobiłam? Tak. W myśl starej, dobrej zasady Jacka Kuronia, że jeżeli chcesz walczyć z nienawiścią, to zacznij od tego, żeby walczyć z nią w sobie. Bo to jest lekcja i dla polityków, ale myślę, że także i dla dziennikarzy, tak? I dla pewnej logiki funkcjonowania mediów, która nie służy. Zszokowani wczoraj użytkownicy Twittera, czytający wpisy Krystyny Pawłowicz. Potem, kiedy już się wydarzyło to, co się wydarzyło, gdzie pisała, że Owsiak wzbudza w ludziach negatywne emocje z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy, że jest zakłamany leżąc na kościół i jednocześnie śląc dzieci pod kościoły podatki i że Owsiak musi odejść dla dobra sprawy i bezpieczeństwa innych. I szczerze mówiąc, pomyślałam panowie, że kiedy dziś się obudzę, to że usłyszę, że pani Pawłowicz nie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A jest. Adrian Zandberg. No i oczywiście nie sposób się nie zgodzić, że ta takich słów po prostu nie powinno być czy to miejsca nie jest probierz, czy to nie jest probierz intencji też? Być, czy, nie wiem, czy panowie trzymaliby po czymś takim u siebie w partii? No to jest chyba oczywiste, że nie wiem. Pani redaktor, tak? Nie wiem. Chyba zna pani sposób, w jaki wypowiadają się ludzie, którzy działają razem i nie jest to taki sposób. To rzecz oczywista. Ja myślę sobie, że to, co powinno być niepisanym paktem pomiędzy wszystkimi politykami w Polsce, to brak zgody na groźby, na w szczególności groźby karalne, tak jak groźba pozbawienia życia, jak groźba zranienia. To, że one pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej, że politycy na Twitterze, w sieciach społecznościowych afirmują je nieraz. To jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna granica, którą w Polsce przekroczyliśmy i trzeba się cofnąć.